Standardowo na początku materiału przypominam o pozostawieniu po sobie kciuka w górę. Oczywiście, jeżeli film Wam się spodoba. Dziękujemy za wsparcie, a teraz pytanie dla Was. Czy Waszym zdaniem Zywo w przyszłym roku będzie w stanie znaleźć się w top 5 graczy na świecie? Bez przedłużania zapraszam Was już na odcinek. Wczorajszego dnia mieliśmy okazję przeczytać kilka interesujących przecieków na temat nowej francuskiej formacji, która przynajmniej w mojej opinii wygląda naprawdę bardzo solidnie. Ale zaczynając ten temat od samego początku. W połowie sierpnia 2018 roku otrzymaliśmy informację, która mówiła o nowym francuskim zespole, w którego skład mieliby wchodzić NBK, Apex, Happy, RPK i Zywo oraz Faculty w roli trenera. Szczerze mówiąc, jakoś do końca nie mogłem uwierzyć w to, że taka drużyna rzeczywiście będzie miała rację bytu. Wczoraj jednak oficjalnie dostaliśmy informację, że najprawdopodobniej organizacja Vitality, która świętuje sukcesy chociażby w League of Legends, przejmie pod swoje skrzydła właśnie wcześniej wymieniony skład. Czyżby zatem ci gracze trenowali już ze sobą od miesiąca? Jeżeli tak, to naprawdę już na sam start możemy szykować się na dobre widowisko. Nie tylko ze strony umiejętności samych zawodników, ale również ze strony taktycznej. W końcu w ich szeregach jest naprawdę bardzo dobra mieszanka doświadczenia oraz młodej krwi. Nathan NBK Schmidt będzie w stanie nie tylko supportować swoją drużynę najlepiej jak potrafi, to jeszcze może pomóc drużynie pod względem prowadzenia gry. Apex świetnie wykorzysta swoje umiejętności na takich rolach jak entry fragger, bądź też jako zwykły rifler. Happy idealnie nadaje się na głównego dowodzącego, ale również nie najgorzej radzi sobie jako lurker. RPK jest wyśmienicie grającym entry fraggerem, który oczywiście potrafi zrobić sobie przewagę dla swojego zespołu. No i jest oczywiście jeszcze jeden z największych młodych talentów, Matthew Zaivo Herbaut, który oczywiście będzie pierwszym snajperem dla tej formacji. Szczerze mówiąc, dla mnie ten młody chłopak jest kluczowy dla całej tej układanki. Wydaje mi się, że drużyna będzie działać na zasadzie Navi, gdzie to Simple wynosi swoją drużynę ponad wszystkie inne. Tutaj taką rolę będzie odgrywać właśnie Zaivo. Nie zapominajmy też o trenerze Faculty. Napisał kilka książek o e-sporcie. W czasach wersji 1.6 grał dla takich organizacji jak na przykład Team Extensive. Bardzo liczę na te formacje i mam nadzieję, że szturmem wbiją się na scenę CSGO. Zwłaszcza chciałbym zobaczyć szybki rozwój Zaivo właśnie w tym zespole. A wy co myślicie o tej formacji? Oczywiście swoją opinię wyraźcie w komentarzach. A ja już się z wami żegnam. Standardowo przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeżeli materiał wam się spodobał. Dzięki z całego serduszka za obejrzenie i za wsparcie z waszej strony. Czytał dla was Piki. Na razie.